Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać, jak buduję zasilacz regulowany. Płyteczka oczywiście przyszła z AliExpress razem z tymi częściami. Ten cały zestaw kosztował mnie 60 zł, więc myślę sobie, no już mam podobny zasilacz, myślę, że to jest dobra cena i warto mieć taki zasilacz regulowany, bo ma dobre parametry i na pewno w warsztacie się przyda. Od 0,35 V do takie napięcie i od 0 do 5 A taki prąd można z tego zasilacza uzyskać. No jedną wadą tego rozwiązania jest to, że trzeba sobie poszukać jeszcze transformator. Bo jakby był w zestawie już taki transformator, to już by było całkiem super. Ale i tak jest, myślę, ciekawe to rozwiązanie. Płytka jest drukowana, tak jak widać. Pewne już elementy tutaj w tej płytce powsadzałem. Ale zanim przystąpię do lutowania, właśnie chciałem opowiedzieć Wam, jak ja zaczynam w ogóle pracę ze składaniem takich płytek i takich urządzeń, można powiedzieć, do samodzielnego montażu. Pierwsza sprawa, co robię, trzeba to jakoś pogrupować, czyli osobno kondensatory, tranzystory, oporniki, diody, kondensatory. Te układy scalone tutaj, które są potencjometry, dwa przekaźniki i wcześniej na samym początku, no też dobrze jest sobie wydrukować cały schemat tego zasilacza, ewentualnie wcześniej zapoznać się to na stronie internetowej, jaka zasada jest tego zasilacza i dobrze jest widzieć, jak już po zmontowaniu to wygląda. To jest taki właśnie początek, żeby sprawdzić wszystkie elementy, pogrupować i na przykład w przypadku oporników to posprawdzać, czy jakieś elementy nie są pomylone, tak? Może jest czegoś za mało, czegoś za dużo i wartości posprawdzać, na przykład oporniczków, nie? No to jest też ważna sprawa, by przed lutowaniem, żebyśmy mieli pewność, czy są elementy właściwe włożone do tego zestawu. Więc co? Tu mam oporniczek 1 kiloohm. Może to tak pokażę. No i sprawdzam miernikiem, czy tu faktycznie jest 1 kiloohm, czy po prostu ten oporniczek mieści się w tolerancji. Co my tutaj mamy? 0,999, czyli prawie 1 megaohm, tak? 1 kiloohm, przepraszam. 999 ohmów, czyli 1 kiloohm. I ten oporniczek 1 kiloohm odnajdujemy na płytce. Odnajdujemy na płytce i na płytce to będzie w tym miejscu. W tym miejscu. Ja to tak robię, że wsadzam te oporniczki pierwsze. Tak zaczynam w ogóle pracę z lutowaniem. Bo chcę Wam powiedzieć, że robię to w tej kolejności, że najpierw same oporniki
Potem robię w ten sposób, że montuję podstawki pod układy scalone. Tak jak jest tutaj. Podstawki pod układy scalone, wszystkie te takie złącza, które są, potencjometry, kondensatory, a na samym początku, na samym końcu tranzystory, te półprzewodniki i diody, to na samym końcu montuję. I wiadomo, przewody. Przewody tutaj są, to jest wszystko na gniazdach, oprócz tych tranzystorów dwóch, one tutaj na rysunku są przewody wyprowadzone, bo je trzeba przykręcić do radiatora. Dobrze jest tutaj zastosować pastę przewodzącą ciepło. I także tak zaczynam tą pracę. Trzeba od razu zobaczyć sobie, które tranzystory, czy tutaj są też stabilizatory napięcia 12,5 V. No, trzeba się zapoznać ze schematem. Na stronie internetowej lub wydrukować sobie, zapoznać się ze schematem i oprócz tego tutaj na płytce. Płytka jest dosyć dobrze rozrysowana, bo wszystkie elementy są podane, pozaznaczane, w którą stronę radiator nawet jest, musi być przykręcony, kondensatory, jak te elektrolityczne, tutaj mamy minus, czyli z tej strony, i także to jest dosyć dobrze wszystko tutaj narysowane. Tylko tak jak mówię, no trzeba sobie odnaleźć wszystkie elementy, posegregować i posprawdzać, czy mają te parametry, szczególnie oporniki. Oporniki zobaczyć na kondensatory, czy są te włożone, które powinny być do tego zestawu. Dobra, skompletuję te wszystkie oporniczki i zabieram do lutowania. Zabieram się do pracy, polutuję tą płytkę całą. Później transformator. Tutaj jeszcze Wam pokażę, jakiś taki transformatorek znalazłem. Ma on dosyć tutaj dużo wyjść. Także myślę, że jakieś takie napięcia znajdę, które będą potrzebne do tego zasilacza, a jak nie, no to dwa transformatory wykorzystam, ale to zobaczycie po uruchomieniu i po lutowaniu tego całego, tej całej płytki.
Dziękuję.
Prawie skończyłem lutowanie płytki. Wszystkie elementy oprócz tranzystorów mocy. Tych dwóch tranzystorów, tu są dwa stabilizatory, jeden 5V, 12V i tu jest tranzystorek TIP 41, on jest do uruchamiania wiatraka, jeśli się te tranzystory nagrzeją. I tu jeszcze jest taka sprawa, że właśnie tym termistorem, ten termistor też musi być na radiatorze. Można go łatwo sprawdzić, chociaż tutaj nie ma oznaczenia. Przyłożyć po prostu omomierz i nawet trzymając go w palcach, podgrzewamy go w ten sposób, bo on zmienia swoją oporność, tak? I właśnie za pomocą tego tranzystora on uruchamia wiatrak, tak żeby schłodzić te dwa tranzystory mocy. Wiadomo, wszystkie radiatory, które są tutaj przewidziane, dobrze jest posmarować tutaj pastą przewodzącą, taką najlepiej od procesorów w komputerach, i wtedy lepiej to oddaje ciepło. No to już ewidentnie muszą być tutaj posmarowane jakąś dobrą pastą przewodzącą i dobry radiator, tak by no te tranzystory mocy przy dużym prądzie, one się będą na pewno grzać. Ale nie skończyłem płytki, ponieważ mam tutaj, miałem 4 diody Zenera i one są na pewno dobre, ale żeby sprawdzić, która dioda jest która, opisy niewyraźne, malutkie, częściowo starte, nie chciałem ryzykować, a mam 4 diody, dwie są, te diody Zenera są na 3V, jedna jest na 6,2V i jedna jest na 15V. No najlepiej to zidentyfikować w ten sposób, że bierze się regulowany zasilacz, nastawia się minimalny prąd i podnosi się napięcie, i w przypadku przekroczenia tego prądu to od razu widać dioda Zenera, na jakie jest napięcie. No ale my zasilacz dopiero budujemy, tak? Także chciałem pokazać tutaj inną metodę. Bateryjka 9V i chcę sprawdzić, która to jest dioda na 3V. Więc po dodaniu opornika 220 Ohm sprawdzam tą baterię i ma 6,6 V. Tutaj spadek jest na tym oporniczku. I co? I wezmę taką diodę nieoznaczoną, dioda Zenera. Jeśli tutaj jest tutaj jest plus na tym oporniku, tutaj jest minus. I jeśli dam to w stronę zaporową, czyli już tutaj jest 6V, zobaczcie, 6,6V. Jeśli dam tą diodę, no to zmienia się do wartości tej, która jest 3,2V. Ona obniża napięcie. I tu już mam pewność, że to jest 3V dioda Zenera. Także ja ją sobie wlutuję. Jeszcze mi została 6V i 15V. Czyli jeśli znajdę już 6V, no to 15 mi zostanie, to już nie będę musiał ją sprawdzać. Także w ten sposób sprawdzajcie, lub jakimś zasilaczem regulowanym najmniejszy prąd, jaki może być, tam 10 mA czy 50 mA maksymalnie, i podnoście napięcie
w takim zasilaczu. I w ten sposób sprawdzicie sobie, jaka ta dioda jest. A jak nie, no to właśnie taką metodą, co pokazywałem przed chwilą. Spadek napięcia robi się na oporniku troszkę większy, żeby sprawdzić tą diodę o najmniejszej wartości, później trochę większej. I na końcu zostawiamy tą 15-voltową. To wiadomo, że tam trzeba dać ponad 15 V, żeby to sprawdzić, 18. Albo akumulatorek wziąć jakiś 24-voltowy i też za pomocą, żeby ten spadek zrobić na oporniku, jakoś ten, po prostu ten ze wzoru nawet można ten oporniczek dobrać. Dobra, dzięki za uwagę. Jeszcze zobaczcie, jak ja kończę lutowanie tej płytki. W następnym filmie będę zajmował się transformatorem i polutuję te wszystkie tranzystory mocy. Może uda mi się znaleźć jakąś fajną obudowę albo kupię obudowę. No myślałem o obudowę od komputera stacjonarnego zastosować, bo mam takie obudowy i to by się w sumie fajnie sprawdziło tam. Nie wiem jak z transformatorem. Jeszcze nie mierzyłem ten transformator. Widzę, że tu jest dużo wyjść. Z tego transformatora może coś uda się dopasować. No i to wszystko. Do następnego razu. Subskrybujcie mój kanał. Patrzcie się, co robię. Może komuś się przyda różne takie rzeczy elektroniczne, które robię. Nie jest to praca zawodowa, ale takie oderwanie od rzeczywistości w moim przypadku. Także patrzcie się, jak ja kończę tą swoją płytkę. Thank you.